Cześć wszystkim, nazywam się Tomek Michalski i krótko opowiem wam, mam nadzieję, o tym, jak się rozwijałem i co wpływało na to, że pokonywałem te wszystkie trudności i etapy w życiu, żeby być coraz lepszym. Z tego słynę na co dzień, czyli wnętrza, czy to komercyjne, czy to jakieś katalogowe dla producentów różnych produktów. I od niedawna coraz więcej architektury i eksteriorów. Co na co dzień używam, to tak jak każdy pewnie z was, to 3ds Max, Photoshop, Marvelous. Z pluginów to Corona na co dzień, Forest Pack, GrowFX, no i skrypty, tak jak widzicie. No to zacznijmy od początku. Pierwszą taką inspiracją, żeby w ogóle zająć się 3D, to twórczość Tomasza Bangińskiego, jego sukcesy w animacji. To właśnie wtedy nie chciałem robić wizualizacji, tylko animację tak naprawdę i do tej pory nie udało mi się żadne jeszcze skończyć, niestety. Zakładałem sobie, że kilka lat pomodeluję, później sobie poświetlam coś i później dojdę do animacji, ale na razie jeszcze nawet modelowania nie skończyłem, jakby takiego etapu w życiu, w którym będę czuł się pewnie i przejść, żeby dalej i tworzyć. No i przez tą twórczość zainteresowałem się jako pierwszym programem to Blender, Maya, ale odpaliłem i długo nie zagościłem. Brakowało właśnie tutoriali i wsparcia ludzi tak naprawdę. Ale przyszedł czas na czajnik i 3ds Max. Dlaczego wybrałem w tamtym okresie 3ds Maxa? To bardzo duży dostęp, to znaczy największy, można było zdobyć tutoriali i wpływ też użytkowników Max 3D, że wsparcie ich i no i łatwość uzyskania pomocy, problemów. Jak każdy miałem trudne początki. No i to było moje pierwsze wnętrze. Takim pierwszym pomysłem, żeby uczyć się 3D, to było naśladowanie fotografii. Czyli chciałem po prostu skopiować to zdjęcie i przez to się też uczyć, naśladować po prostu fotografię i rozwijać ten swój warsztat. Później jakby ktoś mi powiedział, że jak będę starał się rysować, rzeźbić, takie manualne rzeczy, to że będę się rozwijał też kreatywnie, kreatywność swoją. Więc wziąłem to do serca i poszedłem na studia, chociaż nie umiałem rysować tak naprawdę. Do tej pory nie umiem. Ale też twórczość na tych studiach, jakby studia, nacisk kładłem na studiach, jeśli chodzi o rysunek, malarstwo, na to, żeby dużo emocji przekazywać różnymi narzędziami, jakieś wymyślne, jakieś odbijanie czegokolwiek, żeby też rozwijać, znaczy niedociągnięcia swoje warsztatowe, jakoś tak maskować trochę swoją energią i tym, co wkładam w ten rysunek tak naprawdę. Na studiach też powstawały różne projekty takie stricte designerskie, czy tam jakieś przedmioty codziennego użytku, jak lampy, czy tam taboret przysłowiowy, ale też podczas tej twórczości te projekty ze studiów próbowałem wciągać ten swój świat 3D i tak jak tutaj widzimy obrazy namalowane, skanowałem i wrzucałem jako dodatek. Często mnie ludzie pytali, kto to naprawdę namalował, jaki artysta, bo jak kopiowali, to chcieli wiedzieć, kogo kopiłem też. Ale w końcu przyszedł taki czas, 2013 rok, pierwszy mój eksterior i chciałem po prostu poćwiczyć na nim trochę. I po publikacji na Behance dostałem pierwszy komentarz, czy drugi. I wtedy zrozumiałem, że jednak autor będzie zawsze wiedział, co jest czyje i do końca to zapamięta. I to właśnie był Michał Nowak.
Kolejnym takim etapem w życiu było, jak po komentarzu Michała, to było takie coś, że nie chciałem, żeby ktoś w ogóle wiedział, skąd brałem inspirację, coś, tylko wszystko chciałem projektować. Czyli wnętrza, nie kupowałem zdjęć już wtedy, tylko bardzo dużo eksperymentowałem i tutaj miałem jakieś zajawki na jakieś loftowe wnętrza, biel, kolejne to są żółte kolory, jakieś lofty i to nie musi być ładne, tylko po prostu chciałem pokazać też swoją jakby kreatywność i tamten moment twórczy i też jakieś obrazy własnej podobizny wrzucałem gdzieś do swojej twórczości. Tutaj był zafascynowanie Popartem i Andy Warholem i też jakby to się przekuwało na wnętrza i w tamtym okresie dużo właśnie miałem akurat taką jazdę, czy na ten styl akurat. Takim większym pierwszym projektem był Try. To też jakaś fascynacja loftami, akcentami kolorystycznymi, jak jakiś miętowy kolor, czy cokolwiek. I tutaj właśnie doszedłem do momentu, który ktoś w końcu mnie skopiował i dosłownie nawet ten obraz, który namalowałem, ktoś przekopiował. W tamtym momencie chciałem jakoś, jakby dużo zleceń nie przygotowywałem komercyjnych i chciałem próbować zmonetyzować swoją wiedzę i sprzedawać te sceny. Więc takim pierwszą osobą, która mnie zainspirowała do tego, był Ramon Zancanaro, jego G-Spot Bedroom. I później powstał ten Try, też jakaś sypialnia i ten, i z łazienką. No ale w tamte czasy według mnie był właśnie takim okresem, w którym bardzo dużo piractwa było i teraz już tak według mnie nie ma aż tyle. Jakby ten każdy już szanuje swoje pieniądze i nie udostępnia tego, co kupił, czy co zakupił. I właśnie też moja ta scena trafiła od razu po 3-4 dniach i do tej pory można ściągnąć i pobrać i sprawdzić, jak to kiedyś było. Wtedy, w tamtym okresie właśnie fascynował mnie pop art, lofty i jakieś tam skandynawskie wnętrza i takie charakterystyczne kolory. Po tym Try odezwał się do mnie Andrzej z These People i zaproponował, żebym stworzył kolekcję. No dobra, to możemy coś zrobić, ale później dopiero się dowiedziałem, że to aż 81 modeli, czy 80 modeli, co mnie przeraziło. No i właśnie powstała w ciągu 4 miesięcy ta kolekcja. Bardzo dużo się wtedy Marvelousa nauczyłem, jak go obsługiwać i też modelować jakieś takie buty na przykład. Czegoś się nauczyłem podczas tej kolekcji. Na pewno odróżnia złe poduszki od dobrych i jak przygotowywać modele. Bo tak jak teraz sami wiecie i ściągniecie jakiś model z 3D Sky, to każdy ma inne techniki, te modele się po prostu zgrupowane, mnóstwo grup, rozgrupujecie coś i według mnie to nie ma sensu. I właśnie, to są właśnie złe poduszki, to są dobre poduszki. Tutaj tak samo, są złe poduszki i tu są dobre. I jak przygotowywać modele, to na pewno ataczować do jednego obiektu w miarę możliwości. Używać multi-sub materiał, żeby łatwiej pobrać pipetą po prostu z jednego modelu i przyjemnie się po prostu pracuje, łatwiej, a nie tam kolejne kulki zapełniać innymi materiałami. No i ciąć ścieżki, bo nie każdy chce widzieć, jaka długa jest ta ścieżka po prostu, gdzie trzymasz też te wszystkie modele i jak używasz ich. Przed kolekcją modeli postanowiłem jakoś coś stworzyć po prostu na rozgrzewkę tak naprawdę i zainspirowany popartym Andy Warholem. Tak mi, nie wytłumaczę wam, jak do tego doszło, ale po prostu powstały zwierzaki, które były na wystawie Polskiej Grafiki Cyfrowej. Taka pierwsza wystawa w Polsce, na której można było kupić cyfrowe obrazy tak naprawdę. I mój obraz akurat był najdroższy, więc to tyle. W tym okresie, w tym roku, 2013,
Chciałem spróbować czegoś nowego, jednak V-Ray mnie ciągle denerwował, jakieś plamy czy cokolwiek. I oczywiście jakaś ogromna liczba ustawień na tamten czas. No i przyszedł czas na koronę wtedy. To była chyba wersja A5 czy coś takiego. I co, za co polubiłem wtedy, czy tam teraz lubię i kiedyś lubiłem koronę, czyli plan finansowania dla mnie łatwy, prosty, przejrzysty. Super prostota, czyli nic, nic nie musiałem się skupiać na tej całej choince ustawień i mogłem skupić się tylko na oświetleniu i shaderach, bo kiedyś tak sądziłem, że jak przekopiuję te wszystkie ustawienia, to będzie coś fajnego, a to nie do końca tak działa. I to też tak wszyscy udostępniali, nie wiem po co tak naprawdę, nie wiem dlaczego. No i kolejnym takim fajnym rzeczą to Interactive. To wtedy w małych scenach się sprawdzało, ale już obecnie nawet w dużych niestety nie daje rady. No i społeczność korony, że jest takie otwarta chyba, jest jakieś jedno forum, na którym możesz porozmawiać z twórcami i bez problemu otrzymać jakiś feedback i odpowiedź. No i to była pierwsza scena koronie stworzone. Też jakaś lampa z tamtego okresu, którą projektowałem gdzieś na uczelni, była przeniesiona i też. No i później, w 2015 roku, chciałem coś więcej też stworzyć niż tylko whisky, czyichś projektów, tylko chciałem po prostu spróbować zaprojektować coś własnego, jakąś własną architekturę, spróbować swoich sił. Wydawało mi się, że już jak projektuję jakieś lampy czy cokolwiek, to już mogę jakąś małą architekturę spróbować zaprojektować. No i dlaczego chciałem to zrobić? Bo chciałem pokazać swoją wrażliwość w architekturze i udowodnić, że whisky tak naprawdę dużo robię, bo miałem takiego promotora, który właśnie nie do końca wierzył w to, że wizualizacje mogą dużo zdziałać. No i to był mój projekt akurat małej architektury w lesie. Kurczę. O, plagiat. Właśnie zaraz po publikacji tego projektu w internecie odezwał się do mnie architekt, który widząc publikację gdzieś projektu, kazał sprostować informacje w różnych serwisach, skąd pochodziła w ogóle inspiracja do tego projektu, żebym udostępnił jego informacje, co było dla mnie bezsensowne w tamtym okresie, ale jednak to był mój pierwszy projekt, więc poważnie do tego podszedłem. No i tak wyglądał jego projekt, a to jest mój. Argumenty, jakie użył, czyli to ewidentne powinowactwo bryły kształtu, trójkątne połaciowe okno, biblioteczkę na przykład, czyli no bez sensu według mnie. No miałem dużo wtedy szczęścia, jednak te whisky dużo dały i projekt był zauważalny w różnych serwisach designerskich i szerowany wszędzie. I właśnie znalazłem się właśnie w różnych, aż doszedłem do momentu, gdzie projekt został opublikowany razem z architektami ze świata w różnych książkach i też był na okładce książki The Hinterland. Co mi dają własne projekty? To na pewno zaufanie klientów, rozwój kreatywności, rozwój swojego warsztatu 3D. Wtedy mogę przetestować wszystko po swojemu, jak chcę, spróbować stworzyć swój własny klimat, jaki bym chciał. Poczucie bycia artystą trochę, czyli mogę na chwilę poczuć się nie jako twórca czegoś, tylko lepiej według mnie, dla mnie. No i zaspokajam wtedy swój głód tworzenia, że chcę coś stworzyć według własnej wizji i zaspokoić wtedy swoją twórczość. Przyszedł wtedy 2015 rok. I postanowiłem założyć swój własny sklep, mimo tych poprzednich niepowodzeń, tak naprawdę, jak ktoś
piracił wszystko to, co wrzuciłem. I na tym sklepie skupiłem się głównie na kolekcjach i scenach, tylko że wtedy kolekcje moje w tym sklepie zawierają 27 modeli, a nie 80. Łatwo mi wtedy dopasować, jakby zawęzić ten styl tych kolekcji tak naprawdę. I powstały jak dotąd 4 kolekcje. Jakieś łóżka, sprzęt domowy, sprzęt kuchenny i ostatnia kolekcja roślin. I sceny, w których chcę pokazać też poniekąd swój design, swoje projekty wnętrz i coś zaproponować nowego i właśnie zaspokoi swój głód, że coś codziennie muszę robić pod czyjeś dyktando, a tak to mogę własne wnętrza, które mi się podobają i pokazują mój styl i moją wrażliwość w danym momencie. To są jakieś loftowe, taki klasyczny styl, jakieś wnętrza, które są dostępne w sklepie. Obecnie, co mnie inspiruje tak naprawdę, to minimalizm, klasyczne wnętrza i klasyczne meble i skandynawskie styl. I czy ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę, to dziękujemy.